Witam w pierwszym odcinku z Sumei. Ja jestem Archie i zapraszam na odcinek poradnikowy. Tak, mam poradnik dla was, jak łatwo expić. Otóż no, żeby, że tam youtuberzy i inni stawiają te różne poradniki, ale głównie skupiają się na zarobku, ale w grze Metin 2 nie tylko chodzi o sam zarobek, też trzeba jakoś wbić level i mam oto dla was taki protip, jak łatwo można sobie wbić level. Tylko patrzcie, myślicie sobie, idźcie sobie tak po górze Sohan, szukajcie bledku, właśnie widzicie, patrzcie, typek sobie bije mob, myślicie, o co mu chodzi, czemu on bije mob, do jakiej misji. Pozdrawiam serdecznie tego pana. On po prostu expi, tak, expi na golemach. Myślicie, ma 49 level, bądź jak buffet tutaj minimum ma, czemu nie pójdzie do Fall 2, ma ISA? Prawdopodobnie dałby radę, ale on nie pójdzie dlatego, gdyż teraz wam pokażę, tylko muszę znaleźć wolnego spota. Nie wiem, czy będzie jakiś wolny. O, mamy wolnego spota. Już wam wszystko demonstruję, jak tutaj leci exp. Ze spota w V2 z cerografem leci mi jakieś 2%, tak? Spota zbijam około 15 sekund, jakoś tak, 10, ale wiecie, zanim też mowy się zrespią, to wszystko. No ale w sumie zaraz to już wszystko powiem. Także ze spota leci mi jakieś 2%, 2,5 może, takiego większego bilda. A zobaczcie tutaj, tutaj mam w tej chwili 8,67. No widzicie, te hity nie są ten jakieś. Szło. Trochę zbijamy to małe przy ścianie, ale jakoś leci. Sobie zbijam szybciej niż ten kolega nasz body, ale okej. Okay. Skille są takie. 8,67, zaraz zobaczymy. Jest tutaj około chyba 4, tak, 4 golemy. A w V2 jest cały spot. O, już popatrzcie, jak nam wbiło. Widzimy, słuchajcie. To było 8,67, tak. Czy mamy 10,32 po 4 tych. Czyli prosta matematyka. O kurde, jestem dobry z matmy. Ale dobra. Mieliśmy 8,67, tak? Tak, tak było. No ja już sobie kładę kalkulator. Odjąć. 10,32. No to dostaliśmy tutaj 1,65 z 4 golemów. No i popatrzcie na tym moim levelu. No z 4 golemów, ale popatrzcie jak tutaj można wziąć takiego większego spota. Ja to wcześniej brałem większego spota, a już ktoś się zalogował, ale spokojnie, spot i tak jest mój. Tylko polecam wam bić te jeszcze moby, żeby wam nie uciekły, bo wiecie, pelerynka tak działa na wiecie. To nie jest taka fajna, jak było na jakiejś serwie, że przyciągała moby do siebie. Z 4 golemów dostaliśmy tyle, no, za, tak jak pół spota v2. No ale takim 30 levelem dacie radę pół spota v2, a takich golemów dacie radę. No lejcie, no to demonstruję, czekajcie. Uciekajcie. Dobra, tyle już styknie. A więc tak, 10,32. Też od razu mówię, z tym większym levelem też ten, tym lepiej będzie V2 leciało, ale na takim 40 levelu na pewno opłaci się tutaj przejść. 10,32, tak, ja jeszcze to zapiszę na kalkulatorze. 10,32. Przestałem być mowy. Kasa też to jest spoko leci. Oczywiście też jak sobie z tego celografa mi leciało, jak już mówiłem, te 2% z celografem. Także no jest różnica. Kolosalne może nie, ale jest naprawdę spora. No nie wiem, ile też to było golemów. 6, jakoś tak 7. No i popatrzcie, 10,62 minus 14,47, 4,15%, tak, bez celografa, z celografem byłoby 5% za takiego większego spola tych golemów, także
Kasa widzieli się też fajnie leci. Teraz sobie damy zmiankę do bransy, może coś wejdzie, syf. Także mam nadzieję, że mój poradnik się komuś przydał, bo no. I powiem wam, że jest kawba, bo nagrywałem sobie tutaj serię z samej i się okazało, że zapisywałem w złym formacie OBS-em i teraz nie mogę tego montować, musiałem wszystko wyjebać. Próbowałem zmienić, ale jakieś błędy wyskakiwały, nie wiem czemu. No, no i muszę od początku nagrywać, także starałbym się wrzucić ten, ale musiałbym coś ciekawego nagrywać, wrzucić prawdopodobnie w poniedziałek jakiś odcinek, taki już normalny, a dzisiaj wrzucę taki poradnik z samej co do Expo, także na razie w sumie tak powiem, taką ciekawostkę, jakby topka wiedziała, że na takim metym może tutaj tak ekspić łatwo, zamiast iść do V2, V1, to nie jest, żeby byli tam zarobieni. Z Expo oczywiście z Yangami, na Yangi te spoko, które lecą, także na razie i do następnego odcinka z Somei. Elo. Możecie, jeżeli ten poradnik wam się przydał, możecie dać łapkę w górę, napisać komentarz jakiś, czy się przydał, czy wiedzieliście już o tym. W następnym odcinku ten pewnie zrobię jakiś konkurs, bo trochę jestem zarobiony. Tutaj na Yangi nie patrzcie, mam jeszcze na shopie trochę kasy. Na inne postaci do PvP też jest trochę kasy, także jakiś tam kucik może by był na SM, także polecam dać subskrypcję kanału, żeby nie przegapić konkursu, bo to na razie i do następnego odcinka, elo.